Wszyscy jesteśmy jak my trzy. Super gość! Oglądacie często filmiki w internecie? Tak! Ale ja... bardzo często? Tak! Ja najczęściej gram Paulę. O, ja też! Jeżeli wy także oglądacie często filmiki w internecie, to na pewno znacie tą dziewczynę. Z nami gram Paula! Cześć! Ja mam takie pytanie. Tak? Młodsze dzieci mogą mieć wątpliwości, czy Paulina i Paula to są te same imiona? Inne. Ja mam na imię Paula, nie Paulina. Myślę, że wszyscy się razem zastanawiamy, jak do tego doszło, że założyłaś kanał. Okej, to jest ciekawa historia, bo generalnie mam dwa kanały w internecie i zaczęło się to tak, że wcześniej, zanim nagrywałam filmiki, prowadziłam bloga ze zdjęciami i pokazywałam, jak się ubieram. I bywałam na różnych pokazach i zaczepili mnie do wywiadu. I ja zobaczyłam ten wywiad później i tak się stresowałam i powiedziałam tak, mam dwie opcje. Albo tak zostanie, albo to zmieniam. I stwierdziłam, że zmieniam, więc wtedy akurat oglądałam, tak jak tutaj wszyscy, filmiki w internecie i stwierdziłam, że sama nagram, żeby się oswoić z kamerą. A, czyli i dlatego pracowałaś nad sobą. Tak. Mhm. Świetnie. Nie bałaś się tego, że jeżeli jesteś taka zestresowana przed kamerą, to te filmiki będą kiepskie i... To widać, można zobaczyć i właśnie jak teraz ludzie mnie oglądają i mówią, ale fajne filmiki nagrywasz, ja mówię, no to zobacz sobie pierwszy film i zobacz, że był stres i ludzie przychodzą, no widziałam twój pierwszy filmik i widziałam dużą zmianę. No i właśnie tak pokazuję ludziom, że jeżeli coś się chce, to można. A co takiego można znaleźć na twoim kanale? Okej, prowadzę dwa kanały. Jeden kanał jest przeznaczony dla dzieci i tam po prostu nagrywam różne testy zabawy, gry, gadżety, taki rozrywkowy, a na drugim pokazuję kawałek swojego życia. Który części oglądacie kanał? Gram. Ja gram Paula i gram Paula TV. A twoi znajomi i rodzina jak reagowali na pomysł założenia kanału? Na początku jak robiłam zdjęcia na bloga, to pomagała mi mama robić zdjęcia, więc tak naprawdę wszyscy wiedzieli od początku, że nagrywam filmy. Znajomi, ja wtedy jeszcze chodziłam do szkoły, kończyłam szkołę, no to były różne reakcje, to muszę przyznać, że... No a teraz ludzie mówią, Paula, fajnie. Więc jak teraz się udało, to wszyscy zadowoleni. A czy często spotykasz się z hejtem? Tak naprawdę od początku to się pojawiło, dlatego że to było bardzo coś nowego, te filmy. Nikt tego nie nagrywał, raczej teraz filmy to jest taka codzienność, wszyscy oglądają. No i zawsze przyjdzie ktoś, komu się coś nie spodoba. Tylko jeżeli ktoś ma czas na pisanie, że mu się nie podoba, a nie wychodzi, no to nie mój problem, nie wszyscy muszą mnie lubić. W internecie jest tyle rzeczy, można oglądać wszystko. Mówisz, że już prowadzisz ten kanał 6 lat. To jest bardzo długo. Duży staż. I jestem ciekawa, ile teraz zajmuje ci nagrywanie, montowanie filmików? Czy to jest taka czasochłonna praca? To zależy, bo na przykład staram się nagrywać na ten mój drugi kanał rozrywkowy filmy codziennie. Więc musiałam sobie wypracować taki styl, żeby właśnie nie siedzieć, nie montować tego nie wiadomo ile i teraz ludzie lubią mnie za to, jaka jestem, więc po prostu nagrywam czas start i tak naprawdę staram się robić takie filmy, żeby nic nie ucinać. Jak się coś pomylę, ludzie widzą, że to jestem taką normalną osobą jak każdy, że się pomylę i tyle. Także widać, że masz takie bardzo luźne podejście do siebie i do ludzi wokół ciebie. Czy zawsze tak było, czy jednak miałaś jakieś kompleksy? Miałam, czy nie akceptowałaś siebie? Uważam, że właśnie to nagrywanie po pierwsze pomogło mi moje kompleksy zwalczyć, ale po drugie też się pojawiły nowe, bo na przykład nigdy nie widziałam, że mam krzywy nos, a tu ludzie do mnie piszą, Paula, masz krzywy nos. A po prostu chodzi o to, że wiesz, jak chodzę z aparatem, jak na przykład nagrywam teraz w takim świetle jesteśmy, to raczej może tego nie widać, a jak chodzę sobie gdzieś tam po mieście, to z jednej strony słońce świeci, z drugiej i tu wiesz, jest cień na nosie i po prostu różnie to wygląda, więc ludzie się doszukują różnych rzeczy, ale to po prostu trzeba mieć takie podejście, żeby się tym wszystkim nie przejmować. Masz ładny nos, naprawdę. Ja tego nie zauważyłam. Dzieciaki, lubicie oglądać challenge? Bardzo! A macie jakiś swój ulubiony? Ja mam. No, Marianka. Challenge pizza. Wow, pizza. Wszyscy mnie proszą, żebym to nagrała. Muszę w końcu to nagrać. A co ja mam jeszcze? O, Ola, jaki masz ulubiony? Challenge idź prosto. Idź prosto. A my nie mamy ani pizzy, ani idź prosto, ale myślę, że też wam się spodoba i mam nadzieję, że wam też się spodoba. Proszę, Natalia. Chubby Bunny. Miałam kiedyś to nagrać i nawet kupiłam te pianki, ale tego nie zrobiłam, bo stwierdziłam, że już to tak dawno temu. No to u nas. Super. To dzisiaj będziemy my się ze sobą pojedynkować jak i wkładać te pianki do buzi i liczyć. Jeden Chubby Bunny, dwa Chubby Bunny, trzy Chubby Bunny i zobaczymy, która z nas włoży najwięcej Chubby Bunny. Będziemy chomiczki. Ale ładnie. A my będziemy liczyć. Co wy na to? Tak! Ekstra. Na razie nie jemy, tylko wkładamy do buzi, tak? Okej, okay, tak. Uwaga. Jeden Chubby Bunny jest. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Uwaga. Dwa Chubby Bunny. Dwa Chubby Bunny. Chubby Bunny.
Trzy Chubby Bunny. Trzy Chubby Bunny. Chubby Bunny. Już mnie policzek boli od tego. Cztery Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Zaliczamy? Jest, jest! Wreszcie możemy się uśmiechnąć. No. Dziękujemy Ci bardzo, Paula, było nam bardzo miło. Mi również. Ja zapalę dla Ciebie świat.